Siemaczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. A dzisiaj podejmiemy temat z lasu. Piękna pogoda, błękitne niebo i tak dalej. Temat następujący. Pierwsza kwestia, rozpierdalający się timeshift w Linuxie Ubuntu 22.04. Czytałem ostatnio na forum użytkowników Ubuntu, że z timeshiftem dzieją się dziwne rzeczy. Gościu tam opisywał, że tworzy mu się jedna migawka i koniec potem. Ja u siebie też to sprawdziłem i potwierdzam, jest to faktem. Program timeshift do tworzenia migawek systemowych ma jakiś błąd albo buga niesamowitego, bo powiem szczerze, tworzy jedną migawkę. U mnie też stworzył tylko jedną migawkę. I koniec. I od tamtej pory przez tydzień czasu w ogóle żadnej migawki. Oficjalnie powiem wam szczerze, jak sprawdziłem przeglądaj pliki, to tak, były kolejne migawki, ale przywrócić możecie tylko tą jedną. Czy to są kurwa żarty? Więc powiem szczerze, postawiłem system na nowo. Wyjebałem po prostu całą partycję, sformatowałem dysk. Utworzyłem nową na nim partycję, zainstalowałem Ubuntu na nowo, postawiłem z powrotem timeshifta, to samo. To po prostu wziąłem go, wypierdoliłem całkowicie i nie używam. Zaraz ktoś powie, ale jak ci się system spierdoli, to go postawię na nowo po prostu z pendrive'a. Kopie zapasowe plików mam tworzone, więc nie mam się o co praktycznie martwić. Tak. Historię przeglądarki, jeżeli chodzi o zakładki, to ja mam porobione na kilku dyskach kopie zapasowe tych zakładek i non-stop tworzę, jeżeli dodaję jakieś strony, to co tydzień staram się tworzyć nowe kopie zapasowe zakładek, żeby ich nie stracić i żeby sobie po ponownej instalacji systemu przywrócić wszystkie zakładki. Dziękuję, do widzenia. No. Powiem wam tak. Kurwiamy coś takiego, bo coś takiego nawet powiem szczerze, nie powinno wystąpić. No. Powiem wam, coś takiego to nawet nie powinno wystąpić, że taka rzecz się dzieje, że wam po prostu program do... sobie zastopujemy. Że wam po prostu program do tworzenia migawek systemowych się zaczyna chrzanić na potęgę. I tworzy wam tylko jedną migawkę, no to są chyba żarty, ludzie, no naprawdę, mamy XXI wiek, zaraz będziemy mieli już trochę jaja se robi, ale latające samochody. A tutaj takie jajca, że program się wywalił kompletnie, w sumie powiem wam się nie dziwię, bo jeden program, to jest program autorski właśnie tego pana, który go stworzył na Linuxa do tworzenia migawek systemowych, a drugi to jest, który jest tym samym programem, tylko podpisaną z deweloperką Linux Mint i oni tworzą własną wersję tego programu, znaczy wersję, która jest kopią tego programu, co ten pan stworzył, ale oni to rozwiną jeszcze coś tam, jakieś bajery, pompki, rowery. I powiem tak, gościu to już swojego autorskiego programu nie ulepsza, bo wiecie, no nie ma w co rąk wsadzić, wcale mu się nie dziwię. No ale mamy problem, bo wystąpił jakiś bug, czy cholera co tam jest. Jakieś kernele się pojebały, tam w ogóle zwarcia, krótkie spięcie, 3 inwazje kosmitów. UFO się rozjebało i Linuxa zajebało. No i chodzi o to ogólnie, ludzie, że jest problem zajebisty i dlatego mówię o tym, żeby ktoś też poszukał, co się ogólnie dzieje, mi napisał w komentarzach pod tym filmem, o co tu w ogóle chodzi, bo ludzie, niektórzy ludzie pierdolą piąte przez dziesiąte, a zero w ogóle wiedzy mają, dlatego ja się nie udzielam na forum, bo nie wiem, o co chodzi, też szukam pomocy, co tu się zwaliło. No. I powiem wam szczerze, że nie korzystam z timeshifta, bo po prostu nie działa. No to jak coś nie działa, to wiecie. Kurde, no nie wierzę, że dwa razy reinstalując system, nawet raz reinstalowałem na nowym dysku, w ogóle gdzie nie było nigdy systemu Linux. Postawiłem go z powrotem i to samo. No to znaczy, że to nie jest błąd systemu, nie wiem, błąd BIOS-u,
UEFI, płyty głównej, czy to jest błąd programu. No. Starałem się jako naukowiec wykluczyć wszelkie możliwości, że ja mogłem coś irdolić. Okazuje się, że to nie jest moja wina. Ani mojej płyty głównej Gigabyte z chipsetem B560. Właśnie, to nie jest to, ani nie jest błąd pamięci RAM, ani procesora, ani dysków. To jest problem z programem, ale starałem się jako naukowiec wykluczyć wszystkie możliwości. No. No i powiem wam szczerze, że po prostu okazuje się, że problem jest bardziej zaawansowany, skoro wiecie, no już nawet na forum Ubuntu, to nawet ktoś temat rękawice podjął, że tam ludzie coś tam pierdolą, że zrób to, tu klep sudo i tam gościu odpisywał, że nie działa. No to kurwa, jak nie działa, to nie działa, no. To tak jak z kablem do monitora wiele ludzi mi doradzało i co się okazało, że przeorałem swój elektroniczny śmietnik, który mam komputerowy i znalazłem kabel do monitora DVI firmy Manhattan, który kurde kupiłem w 2011 roku i który zapaczkowany, świeży, nówka sztuka, nigdy nawet nie był otwarty i on sobie tam leżał w tym bajzelu. I powiem wam szczerze, wystarczyło wziąć ten kabel, podłączyć go pod monitor i kartę graficzną RX580. Obraz żyleta. A okazuje się, że kabel DVI-D, który mam, to jakieś dziwne artefakty się, normalnie fale zieleni kropkowane je robią na ekranie. No tam powiem szczerze, że prawdopodobnie ten monitor jakiegoś tam czegoś nie obsługuje i dlatego takie jest tam artefakty. Ale co dziwne, powiem wam szczerze, jak zmieniłem rozdzielczość 1600x900, 16x9, to już mało było tych artefaktów. No nie wiem, od czego to jest zależne, nie chce mi się w to bawić ani czytać. Kabel DVI to DVI, no kurwa, czym jest D dopisek? Analogowe coś tam, czy co? Wiecie, ja nigdy nie rozumiałem tych skrótów technicznych, jeżeli chodzi o kable do monitora. VGA, VGA, no to jest analog, to wiadomo. HDMI to jest obraz i dźwięk. DisplayPort to jest mniej więcej to samo. No a kurwa, DVI-D, no to, panie kurde, co to kurwa jest? Przepraszam za słownictwo, ale tak powiem. O. A powiem wam szczerze, że normalnie, wiecie, wystarczyło zmienić kabel na zwykły DVI. Koniec problemów. No. Jeszcze staram się, powiem szczerze, rozwiązać kwestię lagów podczas grania w Eurotrucka. A co jest najlepsze? War the Thunder z opcją włączenie VSync? Panie! Zajebiście lata! Powiem szczerze, że wczoraj mi się fajnie grało BFM-110C. No, latałem, bomby rzucałem. Seryjką tam się poleciało po ciężarówkach wroga. Panie, pięknie, 60 klatek maksymalnie, lata zajebiście. Na wysokich ustawieniach. I tu już nie ma problemu. A jeżeli chodzi o Eurotrucka, no to problem zajebisty, bo lagi są delikatne, ale są lagi. Powiem szczerze, to jest, mi się wydaje, że to nie jest kwestia Protona, bo mam ustawione na Proton Experimental. API Vulkan jest włączone. Dodatkowe ładowanie shaderów też jest włączone. Te 60 mega jest przypisane. To tamto jest w Steamie powłączane, jak powinno być. Prawidłowo mi się po prostu wydaje, że to jest kwestia sterownika graficznego, że następna wersja sterownika dla Ubuntu, która wyjdzie z wersją 23, to prawdopodobnie rozwiąże ten problem. Raczej tak będzie. A powiem wam szczerze, że ja się tak zastanawiam, czy ja w ogóle nie przejdę na zintegrowane układy graficzne w procesorach, bo powiem szczerze, widzicie, co się dzieje z kartami graficznymi? One zamiast zyskiwać mocy obliczeniowej i tak dalej, to przeciwnie, one ją tracą. Widzicie, co teraz wyszło? RTX 4070?
To jest normalnie, powiem szczerze, tragedia. To nie jest karta, to jest kurde tragedia. Już nie mówię o szynie pamięci, o pamięciach i rodzaju tych pamięci i chipsecie, znaczy nie chipie procesora graficznego, to jest kurwa, szczerze, to jest kurwa dno i wodorosty. To mój RX 580, 8 GB XFX, który jest z 2017 roku, konkuruje z kartą graficzną RTX 3060. Powiem szczerze, konkuruje z tą kartą. Moc obliczeniowa mojego układu graficznego to 6,9 teraflopów. No to ludzie, no słuchajcie. A w drugim komputerze posiadam akcelerator graficzny Nvidia Tesla C870 i tamten drugi komputer jedzie na zintegrowanej grafice Intela UHD 630, która jest wspomagana przez pamięć RAM komputera, który jest 16 GB. A maksymalnie tą pamięć mogę zwiększyć do 64 giga. No to jest wyjebista opcja, powiem szczerze. Wiadomo, że gier z mocną grafiką to nie odpali, ale powiem wam szczerze, tak się czasem zastanawiam, po jaką cholerę grać. No coś mi się te granie też już zaczyna nudzić. Patrz, ktoś z pieskiem nie idzie. To granie też mi się, powiem szczerze, zaczyna już nudzić, bo powiem wam szczerze, no za dużo gier na Linuxie nie odpalicie. Wiadomo, że przez Lutrisa i tak dalej. Powiem wam szczerze, że ja już się tym Lutrisem bawiłem, próbowałem zainstalować grę Colin McRae 3. Dupa zbita, nie udało się. Cały czas jakieś błędy się wypierdalały, że coś z czymś się tam nie gryzło. Włóż dysk do napędu CD, włożyłem i dupa. Drugą płytę i dupa, nic już nie chciało w ogóle ruszyć. A nie chce mi się robić obrazów i tak dalej, bo to jest więcej roboty niż warte. Ale takie rzeczy jak Euro Truck, takie gierki właśnie. Mam jeszcze oryginalną, Toka Race. Nie wiem, czy to ruszę, ale wiecie, zawsze mogę spróbować. Toka Race grałem kiedyś. Stara gra, gdzie się zapierdziela po torze. Fajna gierka. Kiedyś to tyle razy przechodziłem. Błąd w tej grze był, jak odpalaliście Mistrzostwa Świata z 1997 roku. Gra potrafiła nawet Windowsa wyjebać do góry nogami. Nawet w latach 2003-2004 był taki mem w internecie, pierwszy chyba jaki powstał, że grając w Toka Race możecie rozpierdolić sobie cały dom razem z komputerem. Bo był taki błąd, że ta gra czasem powodowała totalne zawieszenie się Windowsa, że nawet komputera nie dawało się czasem wyłączyć. Taki kurde żart. No w sumie nie żart, bo to była prawda. Sam byłem tego świadkiem. No nie mogłem wyłączyć komputera, ale zawsze jest opcja odłączenia od gniazdka. I huch, Skynet nie został rozwinięty do końca i nie mógł opanować ludzkości. Chuj, Terminator i tak przeżyją i będą nas wykoszać. Kurwa, Terminator, dzień sądu. I chuj, Terminatory będą chodzić po Celestynowie. No, więc sami widzicie, jest problem w Linuxie jest zarąbisty, powiem szczerze jeszcze. Powiem szczerze, że nie wiem, czy wersja 23 coś to rozwiąże, ale ja jestem pełen nadziei, że uda się. Jestem pełen nadziei, że się uda. Mam nadzieję, że ten film komuś pomoże. Pozdrawiam.